Siemaneczko widzowie, ja jestem Sedok i witam was dzisiaj w drugim odcinku. Odwzorowujemy grafiki youtuberów. Stwierdziłem, że tamten odcinek chyba się dobrze przyjął, więc robię dzisiaj dla was baner Gelusia. Jeszcze dużo osób pisało mi, żebym zrobił baner na przykład Grafa. O, na przykład tu macie przykład Raidozo. Chciał, żebym zrobił baner Grafa. I tutaj kolejny to Friza. No, he, nie. Friza lepiej nie, bo Friza ma za prosty baner. Nester. Nester może być w kolejnym odcinku. A co do grafik youtuberów, bo takie propozycje na przykład tutaj na przykład Kleja dał lub nie wiem, lub na przykład Kapucia coś napisał, lub Janek TM. Więc ogólnie odcinek zodzorowujemy grafiki widzów. To jest jako seria nowa, może się pojawić, jak wbijecie no dużo łapy w górę, to na pewno się nad tym zastanowię i możemy zrobić odwzorowywanie grafik widzów, typu banery, awatary, miniaturki i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale no to na razie zobaczymy, to tylko jest taki przypuszczalny plan, nawet dałem na społeczności pytanie. W dzisiejszym odcinku będzie mój głos w tle, pod tym jakby no speedartem, czy tam przyspieszonym filmem, jak zwał, tak zwał. Ja nie przedłużam, zapraszam was do oglądania. Miłego dzionka, zostawcie łapkę na kanale i subskrypcję, w sensie łapkę pod filmem i subskrypcję na kanale. Trzymajcie się i oglądajcie. Dobra, będąc już na kanale Gelusia, widzicie jego baner, jak on wygląda. Ten odcinek będzie bez kamerki, tylko będzie mój głos w tle, ale no, widzicie baner Gelusia. Postaramy się zrobić coś podobnego, bo stricte taki sam na pewno nie wyjdzie. I wam dam jak zwykle link do PSDK, jeśli się uda. Możecie sobie go przerobić dobrowolnie, będziecie mieli wszystkie tam efekty w tym banerze w PSDK i tak dalej. To będzie do waszej dyspozycji. Ja nie przedłużam i widzimy się już w tym speedarcie. Okej, więc chcieliście, żebym się gdzieś tam w te dograł, więc jakiś czas będą jakieś tam przerywniki i tak dalej. Na początku przyciągam swoje zdjęcie do Photoshopa i je wycinam. Teraz używam rozmazania po to, aby rozmyć ostre krawędzie. Następnie odpalamy paczkę z efektami, które użyjemy na ten baner. Teraz nakładamy filtr Camera Raw po to, żeby bardziej wyostrzyć i poprawić jakość i kolory tego zdjęcia. Tworzymy teraz prostokąt, tak jak ma Geruś na banerze, i musimy go dostosować podobnie jak tutaj. Gdy będziecie edytować plik, możecie użyć innego Instagrama, ja użyję tego z paczki, albo jednak nie. Okej, to stworzyliśmy napis i resztę sobie możecie sami już tam dostosować, zniekształcić i tak dalej. Tworzymy nową warstwę, na której będzie taki biały jakby cień na mnie, na mojej postaci. I musimy teraz wybrać odpowiedni filtr, który nałożymy na nas. Może być na przykład światło jaskrawe. Wiecie sami, że możecie to wszystko sobie edytować, usuwać i tak dalej. Teraz tworzymy nazwę i musimy ją dopasować tak samo jak ma Geluś i zmienić czcionkę na podobną. Nakładamy teraz efekty takie jak na przykład
cienie lub możemy nałożyć gradient, tak jak tutaj w tym przypadku. Ja zrobiłem to na przykładzie obrysu, możemy to zrobić też za pomocą cienia, jeśli sami sobie to już dostosujemy i edytujemy, no jest to mniej więcej podobne. Teraz zgrupujemy te efekty z czerwieniem i nakładamy niebieskie. Musimy ten efekt nałożyć pod spód, żeby było pod naszym napisem i naszym Instagramem. Następnie grupujemy teraz niebieskie efekty. I musimy znaleźć podobne efekty jak Mageruś, z tymi właśnie tutaj, z taką farbą jakby, z takim po prostu kolorem. Użyłem tutaj trochę innego jakby tego smoka, tego koloru. Możecie sobie znaleźć podobny jak tutaj. Ja trochę zmieniłem. Ogólnie próbuję znaleźć coś podobnego do tych efektów tutaj. Jeśli się nie uda, no to po prostu będziecie mieli coś zastępczego lub baner będzie wyglądał tak jak teraz. I do po prostu no coś jeszcze tutaj możemy w sumie dodać za efekty, jak tych nie znajdziemy. Okej, coś mi się tam udało zrobić, żeby wyglądało to mniej więcej podobnie. Teraz wystarczy, że sobie powielimy te warstwy, zmienimy kolor. No i będzie no mniej więcej podobne, bo pewnie te efekty są spaczki, nie mogłem ich znaleźć, więc no użyłem innego sposobu. Zmienimy teraz tylko kolor i tak naprawdę to będzie wszystko. Możecie sobie pododawać już własne efekty i edytować według siebie. Ok, więc tak by się prezentował w sumie już baner i jeszcze tutaj pododaję coś od ciebie, zwiększę kontrast i tak dalej i dam wam link PSD do pobrania, my widzimy się już na zakończeniu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, baner wyszedł podobnie, trochę było ciężko z tymi efektami, ponieważ no nie mam wszystkich paczek, trzeba było trochę poszukać i tak dalej, jest mniej więcej podobny, troszeczkę trzeba by było jeszcze popracować nad nim, ale... Ta wersja wystarczy, jest podobna, nie robimy aż takiego plagiatu, ale jest to mniej więcej dowzorowany baner. Zostawcie łapeczkę pod odcinkiem, zapraszam na mój drugi kanał, na którym streamuję i zostawcie subskrypcję na kanale. My widzimy się w kolejnych odcinkach za 2-3 dni, zależy jak będzie mi się chciało. Pamiętajcie o tej serii, odwzorowujemy grafiki widzów, jeśli będzie dużo łapek, to myślę, że coś takiego zrobię. Miłego dzionka wam życzę, trzymajcie się, cześć!